Gdybyśmy mieli tak, żyjemy na ziemi i patrzymy przez Biblię, idziemy i widzimy pierwszego człowieka Adama i widzimy walkę Adama z szatanem, przegramy. Później patrzymy na następnego, następnego, następnego. I diabeł gdzieś powala jednego za drugim. Stają niektórzy, ratują się Bogu, niektórzy nie. Aż w końcu widzimy, że do bitwy podchodzi skromny cieśla. Z miasta, z którego chyba nic dobrego nie ma. I raptem okazuje się, że ten skromny cieśla zaczyna punkt po punkcie wygrywać tam, gdzie poprzednicy przegrywali. I kiedy dochodzi do końca, widzimy jego największy triumf. I od tej chwili wszyscy razem, jednomyślnie będziemy wołać, kto zwyciężył? Jezus Chrystus! I to jest to, czego właśnie my potrzebujemy. Potrzebujemy nieustannie podziwiać zwycięzcę nad diabłem. Bo my wiemy, jak diabeł jest perfidny i my znamy dobrze, jak nas podchodzi. I później, jak się musimy gdzieś wstydzić czegoś. I dobrze, że jest ten zwycięzca, który pozwala nam się oczyścić w jego zwycięstwie, w jego krwi, czystej, świętej krwi, powstać i iść dalej. On jest naszym sukcesem, on jest naszym zdobyciem nieba, on jest naszym pojednaniem, on jest wszystkim we wszystkim. Chrystus nie może zniknąć z naszej największej uwagi, ponieważ nie mamy nikogo innego, na kim moglibyśmy oprzeć się w walce z diabłem. I tak jak wczoraj mówiliśmy, musimy stanąć w pełnej mocy Pana naszego przeciwko temu wrogowi. Gdyby potrzebna było, no tam cząstka jakaś wystarczy, tylko sobie tam, to już nie ma problemów. A widzimy, że przeciwnik jest doceniony. I my mamy to, co dostaliśmy w Chrystusie po to, żeby z Nim wygrywać. Nie mamy, Pan nas nie posyła, idźcie sami, udowodnijcie, że mnie kochacie. Nie, Pan nie mówi, udowodnijcie, że mnie kochacie. Pan mówi, trwajcie we mnie, a ja was, a wtedy będziecie mieli zwycięstwo. Musimy nieustannie mieć to jedno. Jeżeli jakakolwiek bitwa, to tylko z Jezusem. Mojżesz wiedział dobrze, powiedział, Boże, jak Ty z nami nie pójdziesz, ja nie ruszam. Absolutnie. Nigdzie nie pójdę z nimi. Jeśli Ty nie pójdziesz z nami, ja nie pójdę. I koniec. I pokój, dobra, pójdę, tego nikt nie idą za blisko mnie. Żebym ich nie wygubił, bo są nędzne ludzie. Wiele mają różnych dziwnych rzeczy, pomysłów w swoim życiu. Jest jedną to bardzo ważną rzeczą, że mamy Jezusa i to nas posila, że mamy gdzie się uratować, mamy gdzie się posilić. Słowo Boże mówi, kto będzie wzywać imienia Pana Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony. Wołajmy Go. To jest właśnie, diabeł chce nas zdusić. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, on chce zacisnąć nam usta, żebyśmy nie wołali Jezusa, żebyśmy sobie jakoś, no jakoś przejdę, jakoś przez to przejdę w końcu. I widzimy, że człowiek nie przychodzi i wpada gdzieś tam po prostu i później mówi, a to nie działa. No nie działa, bo nie stosuje się do prawidłowości Bożej. Kiedy apostoł Paweł pisze list do Tymoteusza, w tym liście pisze właśnie te słowa, w tym drugim liście od 6 wiersza. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości, powściągliwości. Nie wstydź się objąć świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii wsparty mocą Boga, który nas wybawił, powołał powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawione i przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. My powinniśmy właśnie to powinno być naszym takim zawołaniem chwały. Jezus zwyciężył. Powinniśmy, no witamy się, Jezus zwyciężył, chwała Bogu. Mamy zwycięstwo, przejdziemy przez to. A często ludzie patrząc na siebie mówią, to takie chrześcijaństwo, tylko gadka i wszystko i kończy się na gadaniu. No bo nie ma tego Jezusa, no to musi się skończyć na tym. Nie ma oparcia się na Jezusie, tylko człowiek opiera się na swoich siłach, na swoich możliwościach, a potem zawodzi tu czy tam, a potem no, robi się takie dwa. Jedno jest w chwili, kiedy
no, mówi się coś o Bogu, a drugie jest chwili, kiedy się ma żyć dla Boga. Zupełnie na innych biegunach obydwie te pozycje się umiejscowiają. A więc widzimy, że mamy Jezusa i nie możemy stracić tej radości, że On wygrał. Nie możemy stracić. Jakby co, Jezus z nami, to któż przeciwko nam? To nie możemy stracić, bo diabeł, on wie, że przegrany jest, gdy Jezus jest z nami. A Jezus określa, kiedy jest z nami. A więc trwając w Jezusie, należąc do Niego, posilamy się, umacniamy się. Pan jest z nami. Nie bójmy się. Przejdziemy, ale tylko musimy pozostać wierni Jemu. Co to znaczy wierni? To znaczy musimy uczyć się Jego przykazań, wypełniać Jego przykazania. I to jest to, to jest ten duch odwagi, daje nam możliwość wypełniania przykazań Jezusa Chrystusa. Bo one są śmiałe. One wystawiają nas na doświadczenia przykazania Jezusa Chrystusa. One naruszają granice naszego ludzkiego bezpieczeństwa Jego przykazania. One wystawiają nas zupełnie na inne warunki. Dopiero tam wtedy widzimy dowody, że ten, który dał przykazania, ma moc dotrzymać tego, co nam obiecał. Gdy my będziemy te przykazania czynić. Jeśli zrozumiemy, że toczymy bój i to z mocami ciemności, to my sobie nie możemy wyobrażać, że ten bój polega tylko nie wiem na czym. Że z sąsiadem, czy z sąsiadką, czy na drodze coś tam, czy inne rzeczy. Nie, ten bój trwa cały czas. To są myśli, które przyjmujemy lub też odrzucamy. I to są te decyzje i wybory. To jest wojna cicha. Ale ona się dzieje w sferze naszego umysłu. A potem wynik jest wpisany w nasze serce. Jeśli wygraliśmy z Chrystusem, mamy doświadczenie. Bóg jest ten, którym chcemy być zawsze. Jeśli przegrano, no to z Bogiem mogę być od czasu do czasu i też nie jest problem. Ale ważne, żeby te ziemskie rzeczy były naprzód uregulowane, naprzód wykonane. A jak będę miał czas, to wtedy będę z Bogiem. Co się dzieje? Bóg jest odsuwany, a rzeczy świata coraz bardziej przybliżane. A więc mamy nie ducha lękliwości, bojaźni, żeby się obawiać, że mi się to może popsuje czy coś, ale mamy ducha odwagi powiedzieć, Boże, Ty wiesz, jeśli Ty tak zaplanowałeś, chwała Bogu, będę Cię wielbić z czystego, świętego, zadowolonego serca. Nie będę myśleć sobie, że co ja w tym czasie mógł robić. To, co najpiękniejsze, to mogę robić, chwalić Ciebie za Jezusa. Że dałeś mi Jezusa, że zmieniłeś moje życie, moje plany, zamysły runęły. Że to, co najważniejsze dla mnie, to teraz kosztować, jak dobry jest dla mnie Pan i cieszyć się Nim. Jeśli tą radość mamy, jesteśmy zwycięzcami, o których mówi Chrystus. A jeśli irytuje nas i myślimy o zgromadzeniu, dobrze by szybciej skończyć, mam takie ważne plany do załatwienia czy inne rzeczy, wtedy już nie Jezus jest moim radością. To plany ziemskie są radością, a Jezus jest zawadą coraz bardziej. Po jakimś czasie będzie coraz gorzej. Jezus będzie mi tak przeszkadzał, że Go całkiem usunę ze swojego życia. Bo nie będzie mi dawał żyć na ziemi. A Jezus właśnie przyszedł po to, żeby umarł dla świata. I to jest prawda biblijna. I diabeł walczy z tą prawdą, ponieważ on chce, żebyśmy żyli dla świata. A nie żyli dla Boga. A więc mamy doświadczenie i musimy wybierać. Musimy poddawać się woli Bożej. I nie jest to takie proste dla mnie i dla Ciebie, ponieważ nieustannie gdzieś wróg próbuje zaatakować nas jakimiś tam rzeczami, jakimiś myślami, czy o stracie, czy ktoś gdzieś tam, czy różne rzeczy jakieś się pojawiają. Musimy zobaczyć, czy naszym celem jest wieczność, czy myślimy, aby osiągnąć wieczność, czy chcemy osiągnąć wieczność, czy patrzymy na wieczność jako na miejsce, do którego chcemy dotrzeć. To nas interesuje, wszystko co robimy na ziemi, tylko z tym planem łączymy, aby dotrzeć do wieczności. Jeżeli to będzie nam przeszkadzać dotrzeć do wieczności, to usuwamy. Jeśli współgra z tym, żeby dotrzeć do wieczności, to robimy. A więc wybieramy dobro, odrzucamy zło. Jesteśmy zdecydowani, nie boimy się odrzucić tego, co wydaje nam się, że mogłoby nam przynieść korzyści, ale jeśli to nie pasuje do planów kierunek wieczny z Bogiem, to usuwamy. Nie ma znaczenia, jakie to byłyby zyski, jakie rzeczy moglibyśmy zyskać przez to. Nie ma znaczenia, ponieważ nie gra to z planem najważniejszym. A priorytetowy plan to iść tak, żeby dotrzeć do wieczności z Bogiem. Jeśli ten plan cały czas będziemy mieli w sercu, to wtedy będziemy umieli zrezygnować z tego, co wydaje nam się bardzo ważne. Rozumiecie, bo diabeł kusząc nas musi postawić rzeczy, które będą miały jakieś znaczenie dla nas.
które mogą w myślach naszych łączyć się z tym, że no, będzie fajnie, czy tak dalej. Ale kiedy myślimy o planie wieczności, widzimy, nie, to nie pasuje. Bo to nas zwiąże, złapie i odciągnie nas od Boga. A więc podejmujemy decyzję, że nie, jesteśmy gotowi tak funkcjonować, żeby cel osiągnąć wieczny z Bogiem. Nie chcemy sobie stracić tego celu na konto jakichś ludzkich udogodnień i później zginąć w wieczności odrzucenia, ale chcemy dotrzeć do wieczności z Bogiem, gdzie będzie radość, zadowolenie. Mamy ten cel i wszystko w tym kierunku robimy. Jak żyjemy wtedy codziennie? To, co mówiliśmy, to, co Jezus powiedział, wtedy wypieramy się codziennie siebie, bierzemy swój krzyż, idziemy za Nim go naśladować. To jest nasz plan, to jest nasz zamysł. I w tym się koncentrujemy. Ja widzę, co się dzieje z ludźmi dzisiaj. Jak ludzie gubiąc ten plan, stają się naprawdę coraz bardziej trudni do obsługi przez Boga. Coraz mniej mają tego szczęścia należenia do Chrystusa, zwyciężania wroga. Coraz bardziej są słabi w formie podążania za Panem. Nie słabi, żeby nie żyć dla świata, ale coraz trudniej jest im żyć dla Boga w taki sposób, jak się Bogu podoba. Tak jak żył Jezus Chrystus. Musimy wytrwać do końca i musimy z tych najmniejszych rzeczy robić te rzeczy, które, do których zmierzamy, tych większych. Bo jeśli w tych małych będziemy zawodzić, to te większe też nie osiągniemy. Musimy w tych małych się ćwiczyć, jak wygrać, jak uczynić to, jak uczynić to dobro. Bóg do nas mówi codziennie i możemy się tak już do tego przyzwyczaić, że już nie zwracam uwagi na to, co mówi. Nie? Bo już wiemy, już mówi do nas tyle czasu, co nowego nam powie. No i okazuje się, że Bóg, mówiąc do nas, rozmawiając z nami, buduje nieustannie w nas potrzeby wieczności. Jeśli my przestaniemy słuchać Jego głosu, to potrzeba wieczności zacznie zanikać w nas. I okazuje się, że od relacji z Bogiem jest zależne nasze poczucie wieczności, potrzeba wieczności. Że ten głos potrzebujemy słyszeć codziennie, żeby podążać za tym głosem dalej. Że to nas jeszcze bardziej utwierdza w tym kierunku wieczność. A więc mamy tak. Musimy mieć ducha odwagi, żeby i za Jezusem wytrwać. Musimy odrzucić myśli, które by nas odciągały od Boga do ziemskości. I dobrze wiemy, że kiedy Duch Boży zaczyna w nas pracować, wiele tych ziemskich rzeczy, które nas trzymały jako bożkowie, padły. Przestały funkcjonować. Staliśmy się innymi ludźmi. Wyswobodził nas Bóg z tej ziemskości, tego kręcenia się koło tych rzeczy ziemskich, jakby one były najcenniejsze, najważniejsze. Radością naszą stał się Chrystus, a nie rzeczy ziemskie. To musi być w nas. Później każde słowo, które Jezus do nas mówi, to mamy śmiałość, żeby do tego słowa podejść i chcieć to wykonać. To nie jest proste, bo zwróćcie uwagę, że żeby uczynić coś dobrego, zawsze mamy wroga na swojej drodze. Przeciwności, które stoją przeciwko temu, żebyśmy to dobro uczynili. To są różnego rodzaju przeciwności. Pierwsze, my. No nie mam teraz czasu na to dobro, a mi się teraz nie chce czynić dobra, a dlaczego temu komuś mam to uczynić dobro? Czy my możemy stać się przeciwnikami samych siebie? Albo inni ludzie, którzy no, niewielkie uznanie mają dla dobra, które im uczyniliśmy, a co to wielkiego, czy inne rzeczy, lekceważą to dobro. I możemy sobie myśleć, to może po co to dobro czynić, skoro inni je lekceważą? Ale Bóg daje nam to dobro i możemy z tego dobra dzisiaj korzystać. I może czasami coś wydało nam się kiedyś nie tak ważne, a dzisiaj już jest ważne, aby z tym dobrem pójść dalej. A więc sprawa toczy się o naszą wieczność i my musimy główną uwagę zwrócić na naszą wieczność. Słowo Boże mówi, że każdy z nas przed Bogiem zda sprawę za swoje uczynki. Diabeł chce nam odwrócić uwagę i skierować naszą uwagę na innych. A więc inni ludzie poruszają naszym sposobem myślenia i irytują nas. Ale Bóg nie chce tego. Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. On mówi, patrz na mego syna. Korzystaj z mojego syna. Ciesz się moim synem cały czas. Nie pozwól się ograbić z radości z Jezusa. Później przyjdziesz na zgromadzenie i zamiast cieszyć się Jezusem, to ten brat czy siostra tak cię irytują, że ty nie masz po prostu jak nawet się cieszyć. A więc człowiek związał się z kim? No z diabłem. No bo diabeł w ten sposób odciąga od Chrystusa. Diabeł chce zdobywać ludzi i przez nich później łapać innych ludzi. A więc jest wojna z diabłem i my nie tylko, że sami nie dajmy się złapać niewoli, ale jeszcze zabierajmy mu z niewoli ludzi. W jasny, klarowny sposób, stając przed Bogiem, sprowadzając przez to, że jesteśmy z Bogiem, Pana do zgromadzenia.
Niech on się przechadza i niech dociera do tych ludzi i porusza nimi, niech przyprowadza do pokuty, do porzucenia złego. I myśmy w doświadczeniu Kościoła, jak i naszego też tutaj jest, kiedy my stoimy swobodnie przed Panem, to Pan sam bardzo często doprowadza ludzi do pokuty. Sam Pan doprowadza do złamania, do świadomości, że człowiek żyje w bezbożny sposób. I my czynimy, chwalimy Boga, czynimy dobro, a człowiek doświadcza, jak daleko jest od Boga. A więc wykonanie, które czyni Pan w tym momencie, czyni coś może, czego byśmy nie potrafili, ale gdy my się damy skrępować i ściągnąć, to w tym momencie już my swoją postawą odpychamy też Pana od tego zgromadzenia. Bo zaczynamy łączyć się z czymś, co jest ziemskie. Bo ziemskie to jest to, kiedy ludzie nie żyją w duchowych wymiarach, nie są szczęśliwi, zadowoleni, nie chwalą Jezusa, nie wywyższają tego, przez którego mają zwycięstwo nad diabłem. Nie mają zwycięstw. Inaczej, nie korzystając z Jezusa, nie mają zwycięstw. Przychodzą, siadają i już mają i tak w myśleniu. To i tak jest nierealne. To się nie uda, to się nie powiedział, więc pogadajmy sobie, ale to jest bez sensu. Więc co to za wojna, jaki miałby sens rozważanie, jak pokonać wroga, skoro żołnierze nie wierzą w to, że to jest skuteczne w ogóle. Myślę sobie, to nie. I później ci żołnierze wpadają w takie jakieś dziwne zaułki, takie czy inne i coraz dalej są od Boga. Patrzmy na tego, który pisał Tymoteusza, jak on szedł, jak był zdecydowany i patrzmy, że chociaż wielu ludzi było przeciwko niemu i różne rzeczy przechodził, jednakże wytrwał do końca, aby należeć do Pana. Oparł się na Chrystusie. My musimy wygrać z diabłem, bo to jest perfidny wróg. Nie z tej, to z tej będzie próbował atakować. Musimy z nim wygrać, aby dotrzeć do wieczności. Musimy sami patrzeć na to, czy my naśladujemy Jezusa. To jest jedna ze starych sztuczek diabła. Patrz na tamtego, o jakie, no i próbuj z tym teraz, czy coś. Nie, człowiek później w pewnym momencie zaniedbuje własne posłuszeństwo Bogu, bo próbuje zmienić czyjeś życie. I zamiast zmienić czyjeś życie, opuszcza swoje życie. To jest stara metoda diabła. Wielu już powalił przez tą metodę. Nie, patrzmy na Jezusa dalej. Chwalmy Jezusa, cieszmy się Jezusem. Nie dajmy się ściągnąć z tego, że w nim mamy zwycięstwo nad diabłem. My wiemy, że to jest diabła zamysły są nam znane i wiemy, co on chce zrobić. On chce odciągnąć nas od radości w Chrystusie Jezusie. Jeśli odciągnie nas od radości, to tak jakbyśmy w dzień bardzo chłodny odciągnięci byli od ogniska. To doznajmy, że jest ciepło, a tu coraz dalej chłodno, chłodno, chłodno. Ktoś nas odciągnął i chciał nas, żebyśmy najlepiej to zginęli z mrozu. A więc nie dajmy się odciągnąć. Cieszmy się Panem, chwalmy Go. Przecież On jest wczoraj, dziś na wieki ten sam. Nie zgubmy Jezusa, kiedy śpiewamy Bogu pieśni, bo tylko w tym Duchu Chrystusowym te pieśni mają rację bytu. Chcielibyśmy je śpiewać bez znaczenia. Powiem Wam, im mniejsze zgromadzenie, tym łatwiej jest zobaczyć, co diabeł potrafi. Łatwiej. Bo w dużym zgromadzeniu to się łatwiej ukryje. Łatwiej, bo widzisz życie jednego, drugiego, trzeciego i później i diabeł wtedy, no to ja ich też łatwo załatwię. Oni będą dobrze wiedzieli, jak oni czynią coś wbrew woli Bożej. I to ich zatrzyma przed tym, aby szli dalej i się rozwijali. I teraz trzeba wygrać. Nadświadomość to, że jest źle, nie wcale nie mówi, że musi zostać źle. Pozwala nam tylko skierować oczy na Chrystusa, skąd przychodzi dobro. Chcielibyśmy wygrać, nawet świadomi będąc tego, ułomności jakie są, ale wiemy, że Jezus zwyciężył diabła i z tego zwycięstwa możemy korzystać. Skutecznie przez wiarę możemy doznawać, że czerpiemy siły z tego, który nam te siły daje. I wtedy raptem okazuje się, że nawet wiedząc o tych rzeczach powoli, one mogą się przemieszczać ku podobieństwu na obraz Jezusa Chrystusa. Bo jedna czy druga osoba zaczęła toczyć prawidłową bitwę o siebie samego, czy o siebie samą. Wydostając się z tego kręgu wzajemnego oskarżenia, wyjść do miejsca chwały, uwielbiania Boga, takiego, jak mu się podoba, w duchu i prawdzie. To jest nasze najwyższe zadanie. Diabeł będzie nas wszelkimi środkami próbował osłabić. Będzie próbował odebrać nam to, co najcenniejsze. My musimy nauczyć się, musimy odnieść zwycięstwo wszędzie, w każdym miejscu. Wszędzie sztandar zwycięstwa został wbity. Chrystus wygrał w każdym miejscu. My nie możemy odpuścić żadnego miejsca. Wszystkie miejsca zostały dla nas wygrane przez wodza.
Musimy chcieć wejść w każde miejsce i tak jak Duch Święty do mnie mówi, wchodź w te miejsca, w których boisz się, czy sobie dasz radę. Wchodź. Wchodź w te miejsca z Panem. Nie to, że kusisz Pana, czy coś, że rzucasz się w coś tam. Nie, wchodź, bądź gotowy na zwycięstwo. Nie na porażkę, tylko na zwycięstwo. Pan pokonał wszystkie strachy. Nie będziesz się bał, nie będziesz się lękał, nie będziesz niepewny, ale będziesz swobodnie korzystał z tego, czy korzystała. Diabeł chce trzymać jakieś rejony, w których my będziemy się obawiali, żeby w nie wejść, bo będziemy sobie myśleć, nie poradzimy. Ale my wtedy nie jesteśmy już wierzący w Jezusa, tylko w siebie. I wtedy wierząc w siebie, no wierzymy w co? Porażkę, no bo my mamy porażki, a my mamy wierzyć w Jezusa. A więc Izrael, kiedy miał wejść do ziemi obiecanej, to w kogo miał wierzyć? 3 miliony chłopów, czy ileś tam, nie? Byli oprzeć się na sobie. Ale oni wiedzieli, że po przeciwnej stronie może jest tam 100 milionów chłopów, nie? To przeliczając, to tak niezbyt to pewna wojna, nie? Ale kiedy oparli się na Bogu, okazało się, że ten niewielki lud po prostu rozbił tych wiele narodów tam, które tam mieszkały. A więc musimy się nauczyć robić to, do czego to nasze ciało nie jest takie skłonne. A więc musimy rozpocząć bitwę z lenistwem. Wkroczyć na teren lenistwa i rozpocząć bitwę zwycięzców, którzy będą gotowi pracować dla Pana. Wykonać zadanie dla Pana. Strefa modlitwy, wołania, szukania Boga, relacji z Bogiem. Wszędzie w tych strefach diabeł też czeka. Z czym on czeka? Z pychą. Bo jeśli mi się powiedzie i zaczynam wygrywać, od razu atakuje pychą. Zobacz, jesteś lepszy od innych, a oni tego nie robią. Weź im teraz to wykazuj, że ty jesteś lepszy, czy lepsza. Pokaż im to, że jesteś lepszy, lepsza. Diabeł próbuje od razu uruchomić mechanizm, który będzie odbierał zwycięstwo, a więc cały czas będzie bitwa. Tak czy inaczej będzie bitwa. Ona się nie kończy z chwilą zwycięstwa, bo ona dalej trwa, bo on będzie próbował ściągnąć z tego zwycięstwa. Ale pomyśl sobie, gdy coraz bardziej jesteśmy podobni do Jezusa, czyż nie jest to piękne? Kiedy coraz więcej terenów zostaje zdobyte dzięki Jezusowi i my coraz bardziej jesteśmy swobodni poruszać się tutaj po tej ziemi, żyjąc coraz bardziej podobni do Niego, czyniąc innym to, co On nam uczynił, zwyciężając zło dobrem. Chwała Bogu za to, bo to jest coś dla mnie i dla Ciebie bardzo ważnego, żeby na tej ziemi Duch Boży mógł ogarniać nasze wnętrzności i w środku w nas, żeby była uroczystość z powodu Jezusa Chrystusa. Co jesteśmy gotowi poświęcić dla Pana? I nieustannie jakby to samo pytanie, codziennie. Czy jesteśmy gotowi poświęcić nasze racje, nasze przemyślenia, że nam się wydaje, czy to, że tak powinno być, zostawić Jemu, by się cieszyć Nim. Uczyć się jak oblubienica, która bierze pod pachę swego oblubieńca, a on ją prowadzi tam, gdzie jest najpiękniejsze miejsce, żeby ona była szczęśliwa. Czy stale kierować, nie tam Pani, nie tam Pani, nie tam, ja znam lepsze miejsce. czy lepiej właśnie iść tak za Panem Jezusem, cieszyć się Nim, kochać Go i należeć do Niego, całym sercem należeć do Niego, aby móc na tej ziemi nie żyć już jak ziemski człowiek, ale ten niebiański. Żyć w zupełnie inny sposób. Wygrać tę bitwę. Bez względu na to, ile jest osób. Chwalić Pana, bo On przyjdzie tam, gdzie 2, 3 jest zgromadzonych. I więcej, którzy przychodzą, aby chwalić Jego. Wygrać bitwę. Czynić sobie dobro. Wychodzić sobie naprzeciw tym dobrym. Przecież to jest coś najpiękniejszego. Uczyć się, żeby Chrystusa coraz więcej. Tak jak było mówione, przecież ten pierwszy Kościół, oni się tak cieszyli sobą nawzajem w Chrystusie. Nie oddać tego zwycięstwa, trzymać się tego zwycięstwa, starać się wychodzić sobie naprzeciw. Powiem Wam, że jedni umieją to, drudzy nie umieją tego, ale wszyscy w Chrystusie mamy to samo zwycięstwo, żeby robić to tak, jak się podoba Bogu. Musimy nauczyć się wierzyć w Jezusa i ufać Jemu, że On właśnie po to przyszedł, żeby każdemu z nas dać zwycięstwo, żebyśmy mogli się cieszyć, że gdy mamy społeczność, gdzie możemy się pomodlić, to my jesteśmy na naszym terenie. To jest nasz teren codzienności. Żeby to nie było, że o, zobacz, znowu coś wymyślają, a ja tutaj mam tyle zajęć, tyle pracy, przemyślenia, mam tyle tutaj już ustaleń swoich i tak dalej. I
to wtedy rozumiem, że w środku tak naprawdę to no, Jezus jest dla nas kimś, kto nas okrada z czasu, tak cennego czasu, który sobie już ułożyliśmy. I tak zawsze wtedy będzie. Nie? Coraz bardziej i bardziej gdzieś będziemy, Biblia będzie sobie Biblią, a my będziemy sobie żyli po swojemu po prostu. Nie? I coraz dalej od Boga będziemy. I to jest porażka. To jest tracenie wieczności. Wygrajmy to. W Biblii jest tyle jeszcze informacji dla nas, niektóre jeszcze nie posiedliśmy. A posiądziemy je tylko przez długie używanie, przez wytrwałość, trwanie. A więc mamy odwagę, żeby iść za Jezusem. To jest bardzo ważne. Czy Jezus gdzieś uległ ziemskości i dla ziemskości powiedział Ojcu, Ojcze, ja nie mam teraz czasu, muszę się zająć tymi ziemskimi sprawami. Przecież wiesz, jaka jest potrzeba życiowa. Czy pozostał wierny Ojcu i cały czas był w Jego woli? Czy podoba nam się ten Jezus? Cały czas Jego woli. Nic nie żył po swojemu. Cały czas według woli Ojca. Wiecie, to jest najlepsze, co mogło nam się trafić, bo takie życie dopiero prowadzi nas do wieczności. Kiedy my żyjemy już nie według swojej woli, ale według woli Ojca. I dla mnie, dla Ciebie jest to bardzo ważne. Musimy w tym wygrać. Ja bym próbuję to tak spłycić to wszystko do poziomu, a kto to będzie, a co, zobacz, tylu ludzi nie ceni tego w ogóle. Ludzie i tak żyją po swojemu, a będziesz tam się przesadzać czy coś takiego. To nie jest przesada, to jest decyzja wieczna z Bogiem. Chcę chodzić w Jego duchu, chcę Go naśladować, chcę wygrać w tej bitwie. I dlatego, kiedy wróg staje na mojej drodze i on pokazuje, że on chce mi przeszkodzić, czynić to, co chce Chrystus, ja pójdę tam, gdzie chce Chrystus. Widzimy Pawła, kiedy wróg też tam, że tam cię złapią i tak dalej i różne rzeczy. On mówi, nie, ja pójdę tam, gdzie chce Chrystus. Kiedy widzimy bohaterów wiary, tak samo widzimy. Oni tam byli, gdzie chce ich Bóg, gdzie chce Chrystus. On jest nieustannie, Szczepan jest tam, gdzie chce Chrystus. Jest gotowy na to, żeby ponieść śmierć. Musimy nieustannie, to co tak sobie myślę, że na ten poranek, żeby o tym właśnie pamiętać, że musimy między tymi myślami wybierać zgodnie z wolą Boga. Mamy różne myśli, które przychodzą do nas. Jeśli coś próbuje nas odciągnąć od chwały Bożej, to my musimy zrobić z tym porządek. A nie, żeby to zrobiło porządek z nami. I dobrze, gdy wygramy, bo wtedy się cieszymy, możemy radować się. Już jest koniec. Jeśli już wygraliśmy, już nie myślimy o tym. Już możemy nawet mieć zgromadzenie długi czas. Już człowiek mówi, ja się cieszę. Bóg, oddałem Bogu. To nie jest ważne. Jeśli Boga mogę wielbić i czcić, to nie ma znaczenia. Będzie, nie będzie. Pan jest cenniejszy i ważniejszy. Wtedy to serce inaczej postępuje i większa jest gotowość. Wykorzystujmy czas. Wykorzystujmy czas w małych, wielkich, w dużych, mniejszych rzeczach. Wykorzystujmy czas, żeby czynić to, co chce Chrystus. Miejmy odwagę Go naśladować. Miejmy śmiałość, bitwę z własnym ja wygrać przez krzyż. Umiłować bardziej Chrystusa niż siebie samego. Oddać siebie na stracenie, przyjąć Chrystusa. Czynić to, co chce Chrystus. To jest najpiękniejsze, co mogło nas spotkać na ziemi. Wygrać z diabłem. Zmierzać do wieczności. To, co czytałem, Mateusza objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa, Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność najjaśniej wywiódł przez Ewangelię. Diabeł koniecznie chce to spłycić. I sam wiesz, ja wiem, ja chcę spłycić, ja chcę rzeczy świata powiedzieć, że są ważniejsze od tego. Że to potrzebne, tamto potrzebne, to jeszcze potrzebne. I w końcu się okazuje, że ludzie biegną za tym, co potrzebne i nie mają czasu służyć Bogu. A co jest najważniejsze dla nas, jeśli zdajemy sobie sprawę, że wróci Pan? Być Jego sługą, służebnicą, to jest najważniejsze. I na to okazuje się, że rzeczy świata stały się ważniejsze od Pana. I Pan musi poczekać, a rzeczy nie. A tutaj jest inaczej. Jeśli ja zdaję sobie sprawę, jak ważny jest dla mnie Pan, to rzeczy świata poczekają, ale nie Pan. Nie ustąpię przejścia rzeczom tego świata. Ustąpię przejście Panu. Pójdę za Panem, a nie że za rzeczami świata. Niech zginą wszystkie, jeśli nawet trzeba, ale nie to, żebym ja się odwrócił od Pana. Bo Pan jest tylko życiem wiecznym. A w rzeczach tego świata nie ma zbawienia. I człowiekowi może się to dać, ale musimy umieć to wybrać. Codziennie.
prostych rzeczach, wydawałoby się nieraz, decyzjach, takich, co zrobię, jak to zrobię, w jaki sposób to zrobię, na czym się oprę w tym momencie. Musimy patrzeć na Jezusa, w jaki sposób On podchodzi do wydarzeń. I na tych naradach powinno się właściwie mówić o różnych rzeczach, wydarzeniach codziennych. Rozumiecie, na tych naradach musimy mówić o takich rzeczach, bo one są małe, ale na nich jest właśnie budowana reszta. Że w tych prostych rzeczach, jak my po prostu nie będziemy umieli patrzeć na Jezusa, zobaczcie, jak Jezus podchodził do ludzi. On zawsze dla nich miał czas. On miał to, co im było potrzebne. I to jest tak dla mnie i dla Ciebie bardzo ważne. Wydawałoby się, że my się za wielkie rzeczy musimy wziąć, a te małe, jeśli my nie będziemy wierni w małych, to nie dostaniemy większych. Pan Jezus jest tym, który nas uczy tego, w jaki sposób do tego podejść, jak to zrobić. I czasami się wydawało bez sensu, czy takie coś powinniśmy w ogóle ruszać. Tak, powinniśmy, ponieważ to jest nasze życie. Cokolwiek robimy, dla kogo to mam zrobić? Dla Pana. A bardzo często nie robimy. Dlaczego nie robimy? Bo uważamy, że nie musimy tego robić, ale jeśli możemy to zrobić, to zróbmy to dla Pana. Oddajmy Mu przez to chwałę. Wtedy się uczymy, że Pan wygrywa, nie my. I dla nas cały czas to jest wojna, to są wybory, to są decyzje, w których bierzemy codziennie udział i wszyscy bierzemy w tej wojnie udział, albo wypadamy z niej, opuszczając Chrystusa, a już nie musimy walczyć wtedy. Dlatego Słowo Boże mówi o całej zbroi Bożej, że musimy przeciwstawić się wrogowi. Musimy nauczyć się, jak naśladować Jezusa Chrystusa. Jak iść Jego śladami w taki sposób, jak On szedł. Nie wymyślając sobie czegoś, ale właśnie szukając Jego rozwiązań. Jezus powiedział, dążcie do pokoju, od was zależy i do uświęcenia. My musimy dążyć do tego, co On chce, żebyśmy dążyli. To jest cały czas wojna. My jesteśmy cały czas na wojnie. Nawet podanie kubka z wodą, to jest wojna. Czy podamy go z miłością, czy z niechęcią? Jak to zrobimy? Cokolwiek robimy, w jakim charakterze to robimy? Czy mamy tu serce, czy obowiązek, czy przymus? I robimy to po prostu, bo zmuszeni jesteśmy, z niechęcią do kogoś, ale bo zmuszeni jesteśmy to zrobić. To nie jest ta forma. Jezus mówi, czyńcie to w wolności, jako dla Pana. A więc znowuż, te wiele rzeczy, którymi diabeł chce nas skrępować, abyśmy grali rolę chrześcijan, byśmy byli lepszymi, fajniejszymi chrześcijanami. I znowu pułapka, gdzie się złapiemy. Mamy być prawdziwymi chrześcijanami, a nie malowanymi. To znaczy musimy być tacy rzeczywiście, a nie pozór stwarzać chrześcijaństwo. Później, kiedy już musimy skończyć aktorstwo, kiedy już wolno nam, kiedy już nas nikt nie widzi, a może jeszcze ktoś nas widzi i musimy dalej aktorzyć i po prostu udawać coś, czy tak jest, czy nie jest. Więc w tych prostych rzeczach, w tych wszystkich wydarzeniach uczymy się, jak naśladować Pana. Jak to wykorzystać. Niech Bóg pomoże nam łamać te szeregi wroga. To jest gorsza bitwa niż Izrael wchodził do ziemi obiecanej. To jest gorszy jeszcze przeciwnik, perfidny, chytry. Próbuje podejść nas z czystej. A mamy teraz wspaniały czas uczenia się Chrystusa, uczenia się, jak żyje Chrystus. On wspaniały czas wolności. Wyborów, decyzji, przyjmowania, wołania do Pana. Diabeł chce ograniczyć nam triumf Chrystusa. Chce nam to zabrać i w to miejsce włożyć coś tam ziemskiego. A my nie chcemy mieć ziemskich planów, ziemskich pomysłów, ziemskich działań. Żyjemy na tej ziemi. Korzystamy, kupujemy w sklepie czy inne, ale to nie jest nasze życie. Co jak wiemy, że sklepów nie będzie wieczności. Nie będzie tej przyjemności kupowania. To co, nie pójdziemy do wieczności, do Boga? Nie będzie przyjemności może z tego, może z tamtego. To co, zrezygnujemy z Boga? No to przecież głupie będzie w tym momencie. Chcemy dotrzeć, mamy cel osiągnąć wieczność i tylko to nas interesuje, się tego nauczyć. I Bóg wezwał nas do tej nauki. Czyż nie jest wspaniałe? Wezwał nas do szkoły swego Syna, gdzie On jest nauczycielem i On uczy nas, jak żyć. I chwała Bogu, niech nas napełnia radością, szczęściem, zadowoleniem. Chwalmy Jezusa, cieszmy się Jezusem. Nie pozwólmy sobie odebrać radości z Pana naszego. Układajmy pieśni dla Jego chwały. Chwalmy Go i cieszmy się Nim. Radujmy się Panem zawsze. Paweł mówił prawdę. Radujmy się Panem zawsze. Unikniemy zgorzelu. Unikniemy tego, że nasze serce gdzieś wpadnie w to rzecz, czy inną rzecz. Ludzie mają różne rzeczy. My sami mamy różne rzeczy. Jak wpadniemy w nasze humorki, to nieraz nie potrafimy z nich się wydostać. Mgła zejdzie, pioruny przestaną, a humory ludzkie często miesiącami lezą i lezą, i ciemno, i ciemno, i ani nie wiesz, o co chodzi nawet. A musimy to zgubić, zniszczyć i
I myślę sobie właśnie wieczorkiem porozmawiamy o tym, jakieś, zresztą wszyscy wiemy o tym, o czym będziemy rozmawiać, jakie środki stosujemy, żeby to zniszczyć, zniknęło, żeby tego nie było po prostu, żebyśmy wobec siebie byli prawdziwi, prości, zadowoleni, żebyśmy mogli sobie wychodzić naprzeciw, chwalić Boga i tyle. Amen.